To jakże pouczające opowiadanie niech dzisiaj zachęci nas do spojrzenia na rodzinę przez pryzmat jedności jako wielkiej mocy i obrony przed złem, które z różnych stron i coraz bardziej w wyrafinowany sposób wmawia współczesnej rodzinie, iż te tradycyjne wartości są już przeszłością, jakimś anachronizmem. Aby Pan Bóg wynagrodził im trudy ziemskiej wędrówki i przyjął ich do wiecznego mieszkania w niebie. Ciebie prosimy. Która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. I dziękujemy, że nas wydałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Naszym biskupem Mieczysławem oraz całym okolicy. To jest też potrzebne dla formacji stałej, takie są też wymogi nasze. A przede wszystkim no, trzeba też uszanować tych wszystkich, którzy to organizują, którzy przygotowują, żeby nie zmarnować tej okazji.